Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda z pierwszą damą panią Agatą Kornhauser-Dudą. Sztandar wprowadzić. Szanowni Państwo, uroczystość rozpoczniemy hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pierwsza Damo, dostojni goście, Szanowni Państwo. Witam Państwa na uroczystości wręczenia aktów mianowania na stopień nadinspektora służby celno-skarbowej. Serdecznie witam Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, wykonującego obowiązki Ministra Finansów wraz z kierownictwem Resortu Finansów i kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej. Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa powitania kieruję do pani inspektor Magdaleny Rzeczkowskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz pana inspektora Macieja Fiłończuka, którzy za chwilę odbiorą z rąk pana prezydenta akty mianowania. W spotkaniu uczestniczą pani Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kierownictwem Kancelarii, pan Paweł Soloch, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczy akty mianowania na stopień nadinspektora służby celno-skarbowej, a Prezes Rady Ministrów pamiątkowe kordziki honorowe służby celno-skarbowej. Zapraszam pana prezydenta, zapraszam pana premiera. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 192 ustęp 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Finansów mianował na stopień nadinspektora służby celno-skarbowej pana inspektora Macieja Fiłończuka. Panią inspektor Magdalenę Rzeczkowską.
Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie premierze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowny panie premierze, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo generałowie, wszyscy drodzy goście, przyjaciele i najbliżsi, pani generał i pana generała. Bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę z tych dzisiejszych nominacji. Te nominacje są tym bardziej cenne, że obydwoje państwo jesteście związani ze służbą, dzisiaj z administracją celno-skarbową, ale ze służbą celną wcześniej od samego początku swojej działalności zawodowej, od samego początku swoich zawodowych karier. Więc to jest duże doświadczenie, ale przede wszystkim to jest niezwykle ważna historia służby dla Rzeczypospolitej. Tak jak podkreślała pani generał, tak jak podkreślał pan generał, ku chwale ojczyzny, ku rozwojowi Polski, ku temu wszystkiemu, co dla nas wszystkich jest tak bardzo ważne i co stanowi zasadniczy cel naszego codziennego działania. Ogromnie za to dziękuję. Wszystko, co do tej pory, proszę, żebyście państwo traktowali te dzisiejsze nominacje, jak lubię to mówić, proszę tego nie traktować jako żadne podsumowanie, ani żadną, nie daj Panie Boże, przykrywkę do tego wszystkiego, co do tej pory. Nie, nie, to te bordowe teczki to jest trampolina, na której proszę się odbić do dalszej służby dla Rzeczypospolitej i wierzę w to głęboko, że tak właśnie w Państwa przypadku jest. Jesteście Państwo obydwoje jeszcze młodymi funkcjonariuszami Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy jej służymy i wierzę w to, że dzięki tym nominacjom będziecie mogli służyć jeszcze lepiej, jeszcze wydajniej, jeszcze sprawniej. Obydwoje Państwo uczyniliście do tej pory dla Polski bardzo wiele. To, że Polska dzisiaj jest taka, jaka jest, że jest absolutnie jednym z najlepiej rozwijających się państw na świecie, że Polska jest coraz zamożniejsza, że Polska tak bardzo zmieniła się w sensie pozytywnym w ciągu ostatnich 30 lat, ale przede wszystkim tych 20 lat ostatnich. To jest w ogromnym stopniu Państwa zasługa. To Państwo obydwoje, pani generał na tym szczeblu krajowym, pan generał na szczeblu regionalnym, ale pracowaliście nad dostosowaniem rozwiązań prawnych Polski do rozwiązań Unii Europejskiej. Pracowaliście nad udoskonaleniem systemu celno i celno-skarbowego w ciągu ostatnich właśnie dziesięcioleci. To, że dzisiaj ten system funkcjonuje sprawnie, to, że dzisiaj bardzo często jesteśmy wskazywani jako wzór tego, w jaki sposób te rozwiązania prawne działają na obszarze Unii Europejskiej, a przede wszystkim na obszarze Europy Centralnej, jest także Państwa ogromną zasługą. Z całego serca za to dziękuję i proszę o dalszą, wydajną i efektywną służbę dla Rzeczypospolitej. Z całego serca gratuluję Państwu, gratuluję najbliższym. Najbliższym dziękuję za ich wyrozumiałość, bo ja wiem o tym, że to nie jest służba od godziny 7 do godziny 16, tylko to jest służba, która zabiera życie. Zabiera życie nie tylko to własne, osobiste, ale zabiera życie także i rodzinne. Wiem po prostu, że tak to jest i z całego serca za to dziękuję i Państwu i najbliższym. Dziękuję panie prezydencie. Sztandar odprowadzić.
Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Pierwsza Damo, Panie Premierze, dziękuję Państwu. Zapraszam.